po śniadku. Zresztą bardzo często. Pierwsze runcie z Holenderką Ariane Hartono grała 2 godziny 32 minuty, a Krystyna Mladenowicz z Węgierką Aną Bodnar, 3 godziny bez 3 minut. Rozpoczął się we wtorek, skończył się w środę późnym popołudniem na 5 i 7 do 6. Z kolei nadrzędziła ją zarówno w pierwszym, jak i w drugim secie, ale ostatecznie. Trzecia partia nie rozpoczęła się dla Golubic. Dopyk mówił po ponad 2,5 godzinnej walce. Przegrywa tego gema Krystyna Mladenowicz. No to błędy serwisowe w pierwszym gemie tenisistki szwajcarskiej. No to jest to miejsce na korcie, które uwielbia Krystyna Mladenowicz, gdzie czuje się bardzo pewnie, gdzie potrafi zdobywać punkty nawet będąc w trudnej sytuacji. No teraz oczywiście miała wystawkę. Natomiast myślę, że takich akcji krótkich z szybkim wypadem do siatki francuskiej możemy się w tym spotkaniu spodziewać wiele. Przepraszam, dzisiaj nie ma piłki Mladenowicz, no ale przy jej zasięgu, przy jej warunkach ta gra przy siatce nie dziwi. On ma 1,84 cm, Szwajcarka jest aż 15 cm niższa. Duży aut po zagraniu. Ja
rytmy Francuska, bo zupełnie to inaczej już wygląda niż w tym pierwszym genie. Nawet. Przestrzeliła. Skrót Krystyny Mladenowicz. Przepraszam jeszcze rywalkę, Szwajcarka, piłka po siatce, ale ląduje w korcie i przełamana Krystyna Mladenowicz. Dalsze przełamanie w tym meczu, bo ale już teraz zdecydowanie lepsza akcja, robić już tylko 3-2. No właśnie, w tej akcji jakby przybić swoje... No kolejna dobra akcja Krystyny Mladenowicz.
prowadzona ta akcja. No i kapitalny zwrot tej Krystyny Mladenowicz, ale nie ruszyła. Wczoraj, przedwczoraj jest przegrany punkt. Tutaj jest zupełnie inaczej. W czterech punktach wygrany przez Krystynę Mladenowicz mam potrafiła przez jakiś czas w swojej karierze. Kolejny dobry serwis blisko wagi Krystyny Mladenowicz. Dwie okazje do zakończenia tego dema przez Szwajcarkę. Wyrzuca, myli się w tych kluczowych momentach Golubić. Szybka jest niezwykle. Serwisowy i prowadzi w pierwszym secie 4-3 Krystyna Mladenowicz. Więc serwującą właśnie Krystyną Mladenowicz albo Wiktorią Golubić. Krystyna Mladenowicz. Możliwości zademonstrowała Golubić, w końcu wicemistrzyni olimpijska w grze podwójnej z Tokio w parze z Beliną Bencic. Świetny olej przeciwlaną. Ważna piłka, Kazanuni podchodzi sprawdzić, czy potwierdzi się wywołany aut. No jak już zobaczyłem Wiktorię Golubić, która tam patrzy po kilka razy z każdej strony, to już czułem pismo nosem, że to jest piłka dobra. No tylko teraz pytanie, jaka decyzja będzie. Bo tutaj Krystyna Mladenowicz pokazuje, że ta piłka nie była do odbioru przez
Szwajcarka. A z Kaderem Nunisem mogą po francusku porozmawiać. Ale chyba Kader Nunis raczej skłania się do... Może się z tym pogodzić. No właśnie, to jest taki też... Cudka, tego istotne, jak mówiłeś, punkty. No i mamy przełamanie, pytanie. Pięknie teraz rozegrała ten punkt z Kristiną Mladenowicz. Wolej, który de facto, patrząc oczywiście z perspektywy francuskiej. No i tak też się dzieje. Rzuca troszkę teraz z kolei poirytowana Golubin. Kristiny Mladenowicz. Szwajcarki, no i trzy. Szwajcarka, a więc... O, pięknie, teraz z kolei... teraz zmuszona do Wojtkowski. Drugi raz,
siatce. Tworzą tam się dziury, to oczywiście niebezpieczna sytuacja, dlatego będzie szybko. No i sobie kluć. Swobodą potrafi operować wolejem Christian. Świetnie, świetnie. Teraz z kolei punkt skonstruowany przez nich. No i po 63 minutach. Brawo, brawo, teraz znakomicie Golubić. Troszkę szczęśliwy ten retur. Nie do końca chyba czysto zagrała Szwajcarka. I kolejna próbka umiejętności Wiktorii Golubić. Troszkę zdziwiona, ale chyba potwierdza decyzję sędzi liniowej Kadernuni, zatem dołożyła kilometrów przy tym.
nerwy chyba wziąłem w górę.